Witam moich agentowiczów bardzo serdecznie. Moi drodzy, to co za chwilę usłyszycie, to jest druga połowa podcastu. To jest druga połowa odcinka podcastu, który traktuje o mojej wyprawie na film pod tytułem To oraz zawiera też zestaw moich przemyśleń i reakcji związanych z tym filmem. Moi kochani, ta druga połówka, którą za chwilę usłyszycie, jest jak najbardziej samodzielna. To nie jest tak, że to jest po prostu drugie 50% odcinka. Pierwsza połówka razem z drugą połówką, jak to się często zdarza, tworzy całość, więc w drugiej połówce możecie czasami usłyszeć, że odnoszę się do czegoś z pierwszej połówki i za to z góry przepraszam, ponieważ kiedy to nagrywałem, nie wiedziałem, że rozbiję to na dwie części. Pierwsza część tego podcastu dotyczy mojej wyprawy do kina, różnych przygód po drodze, różnych przygód w kinie, tam się różne rzeczy dzieją, musiałem w którymś momencie 3 minuty przed końcem filmu w ogóle wyjść z tego filmu i o tym mówię w pierwszej części podcastu, są tam jakieś anegdoty, przemyślenia związane z zupełnie innymi rzeczami, bardzo dużo backstage'u, okolic i tak dalej, i tak dalej. Pomyślałem, że tą pierwszą część zachowam dla patronów podcastu, pierwszą razem z drugą, to znaczy tą jakby 100%, obie 50 dostaną patroni podcastu, a tylko tą część, która dotyczy moich reakcji, emocji i jest czymś w rodzaju recenzji tego filmu, wrzucę w obieg, będzie to po prostu kolejny odcinek podcastu. Jeśli chcecie usłyszeć całość, interesuje Was też pierwsza połówka, to serdecznie zapraszam do strefy patrona. Żeby wejść do strefy patrona, jak się domyślacie, musicie być patronem. Czyli jeśli jesteście, to wbijajcie tam i po prostu słuchajcie całości. Jeśli nie jesteście jeszcze patronem, to bardzo serdecznie zapraszam. Weźcie to pod uwagę. Wystarczy wejść na patronite.pl/agent i wybrać jakąkolwiek kwotę wsparcia powyżej 3 zł. Zadeklarować jakiekolwiek wsparcie powyżej 3 zł i wtedy kontaktujemy się już mailowo. Ja Was serdecznie wtedy zapraszam do tajnej grupy na Facebooku, w której publikowane są podcasty, których nie ma na iTunesie, nie ma na YouTubie, są tam jakieś dodatkowe materiały. Czy zdecydujecie się na patronowanie temu podcastowi, czy nie, tak czy inaczej, zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania drugiej połówki podcastu traktującego o mojej wyprawie na jeden z premierowych pokazów filmu To. Agent Tomasz. Moi kochani, postanowiłem uciec do przodu, nie czekać na to, czym nadchodzący dzień rzuci mi w twarz, jakie będą wyzwania, które oczywiście uniemożliwią mi nagranie i zmontowanie i uploadowanie tego podcastu, więc powiedziałem, dobra, jest 7 rano, ja wstaję i zaczynam dzień od podcastu. Nie wiem, co się będzie dzisiaj działo. Wiem, że z Sylwią mamy jakąś kolejną przejażdżkę do szpitala. W drodze w domu są teściowie, którzy zajmują się Emilką, 2,5-letnią, moją pierwszą córeczką, więc mówię, kurczę, nie wiadomo, po prostu trzeba jechać, natychmiast siadać i nagrywać, nie? Bo się z tego serial robi. To jest jakaś w ogóle totalna epopeja na żywo. Przygody agenta próbującego zrecenzować film w skali 1 do 1. W ogóle Big Brother, Big Uncle. Będę robił kilkusekundowe przerwy na dopicie kawy, bo inaczej po prostu wiem, że nie podołam. Moi kochani, tak więc, film To jest w kinach i mieszane uczucia mam co do tego filmu. Siadłem w kinie, pierwsza rzecz jaka się zaczęła, to miałem od razu pomysł na horror. Po obejrzeniu kilku reklam, które już się w tym kinie pojawiły na ekranie, pierwszy pomysł na horror, pierwsza notatka, jaką napisałem na mojej kartce, to jest torture porn. Wiecie, co to jest torture porn? To jest taki rodzaj horroru, jak na przykład hostel czy piła, gdzie po prostu się tylko piłują w hostelu. Piła w hostelu. Taki można byłoby to połączyć. Piła w hostelu. Nie, to jest film o tym, że się tam kroją jakimiś śrubokrętami i robią sobie różne straszne rzeczy. To z tego gatunku pomyślałem, że widz ogląda Botox Patryka Wegi. Bo chyba trzeci raz widziałem trailer filmu Botox Patryka Wegi, który niedługo wejdzie do kin. I za każdym razem ten trailer, wydaje mi się, mówi coraz więcej złego o oryginalnym materiale, czyli o filmie Botox Wegi. Czyli to jest pomysł na horror. Widzimy widza, który jest torturowany filmem Botox Wegi. No ale to oczywiście, wiecie, taki rozpęd. Pierwsza rzecz, która mnie troszeczkę zabolała, jeśli chodzi o film To... starałem się z całych sił nie odnosić do tej prostej, jakby nie było, telewizyjnej wersji z 90 roku. Ja wam w poprzednim wejściu mówiłem, że to jest jeden... W ogóle nagrywa? Tak, to się nagrywa. Że to jest jeden z ważniejszych filmów w moim życiu. To był jeden z takich filmów, który naprawdę 40 czy 50 razy oglądałem w różnych wersjach, bo jest wersja 3 godzinna, jest wersja rozbita na dwa razy półtora, są wersje telewizyjne skrócone 2 razy po godzinie. To jest jak z Ojcem Chrzestnym mniej więcej. Jest ileś naście wersji czasowych i ta wersja stara, telewizyjna z 90 roku jest prosta. Ona jest taki, wiecie, to jest taki trochę teatr telewizji.
niski budżet, tam się za wiele nie dzieje. Tam to jest taki bardzo prosty film, tam żadnych nie ma efektów specjalnych. Nie wiem, tak ma się takie wrażenie, że jak mieli kran, jakąś tam zwyżkę czy co innego na planie zdjęciowym, to już było dobrze. I za dużo tego nie było. I taką ciężką kamerą jest ten stary film kręcony, ale on gdzieś opowiadał fantastyczną rzecz. I teraz jedną rzecz muszę założyć od razu. Ja nie czytałem oryginalnej książki Stephena Kinga. To jest jedna z kilku, naprawdę niewielu książek Kinga, których nie przeczytałem, szczególnie z tego starego okresu. On tam chyba miał wypadek czy coś takiego i gdzieś niedawno czytałem, że twórczość Kinga dzieli się na starego Kinga i na nowego. No to ja tak raczej lata 80. i połowa 90. to uważam za starego Kinga. Potem zaczęły się dziwne rzeczy dziać w jego literaturze i jakoś tak już mnie to przestało interesować na pewnym poziomie. Czyli do pewnego stopnia, jak miałem 10 lat, 12, 13, to zaczytywałem się w miasteczku Salem, Misery, Carrie, w tych rzeczach. Mroczna połowa, czwarta po północy, to były te rzeczy, które Amber wtedy wydawał, Amber Horror, wydawnictwo Amber, nie mylić z Amber Gold, chociaż miało pozłacane litery, chyba Misery miała pozłacane litery, więc to był trochę taki Amber Gold na tamte czasy. I fantastyczna kolekcja, wiecie, Dzieci Kukurydzy, tamte rejony. Aczkolwiek Dzieci Kukurydzy były gdzieś indziej wydane, zdaje się, że Fantastyka to wydała. Dobra, ale słuchajcie, prehistoria. Ja jestem rocznik 81, więc kiedy film pierwsza wersja to wyszła, to ja miałem 9 lat, możliwe, że miałem 11, jak pierwszy raz to zobaczyłem i od tego czasu obejrzałem to 40 razy, z czego 39 razy w przeciągu w latach 90., że tak powiem. I teraz tak, trudno jest się, dla mnie oryginałem, może tak, dla mnie oryginałem jest ta wersja z 90 roku, nie książka. Więc moje patrzenie na sprawę jest zupełnie spaczone. Ja wiem, że Stephen King był zachwycony tą nową wersją to. Nie wiem tylko, czy to ma w kontrakcie zapisane, że dostał tam 5 milionów więcej, żeby się zachwycać nową wersją, bo tak się też zdarza. Wiem, że tak było z Ghostbusters, z tą nową wersją sfeminizowaną, gdzie same babki grają w Ghostbusters. Wiecie, fatalny film, straszny film, nie obejrzałem więcej. Po 20 minut po prostu dałem sobie spokój, po 20 minutach. Jako też w miarę taki umiarkowany, ale jednak fan starych pogromców duchów, to też słyszałem, że w kontraktach goście ze starej ekipy, Dan Aykroyd, wiecie, ci goście, nie mogli złego słowa powiedzieć na nowych Ghostbusters. To jest ciekawa część, ciekawa klauzula w kontrakcie, nie? Nie będziesz psioczył. 11 punkt w kontrakcie, nie będziesz psioczył. Tak więc, moje odniesienie, fantastyczne, ja jestem w ogóle rozkochany w tej starej wersji, ponieważ ona opowiada, to nie jest horror stricte, taki właśnie jak Piła w hostelu, tylko tam jest taka opowieść o dorosłych ludziach, którzy mają 30-40 lat, wiodą różne życia, jeśli można tak powiedzieć, ale wracają do miasteczka swojego dziecinnego, ponieważ pewnej rzeczy nie rozwiązali i są jakieś. I to nie chodzi nawet o nostalgię, to nawet nie chodzi o to. To jest jakiś powrót do przeszłości, żeby rozwiązać problem, którego nie dało się rady rozwiązać, będąc dzieckiem. Dosyć skomplikowana opowieść, jeśli mówimy o horrorach, ale to jest właśnie coś, co było fajne u Stephena Kinga, kiedy on pisał właśnie Cmentarz dla zwierzaków, czy tego typu historie, że tak naprawdę nie chodziło o to, że pies rozszarpał człowieka i tam flaki wszędzie wiszą na drzewach. Nie. Chodzi o to, że ci ludzie wracają do swojego dzieciństwa, żeby jeszcze raz zresetować pewną rzecz. To, że tam jest klaun, że są jakieś baloniki, że są różne rzeczy, to są fajne dodatki, one grają, ale gdzieś w tym wszystkim jest prawdziwa historia, o co tak naprawdę chodzi w tej opowieści. To jest powrót do domu, to jest historia o powrocie do domu. Kiedy ludzie wracają do domu i jeszcze raz, bogatsi o swoje doświadczenia, mogą spojrzeć na to, czym ten dom rodzinny jest, co jest dobrego w tym domu, co było złego w tym domu, na co kiedyś narzekali, a co teraz wydaje im się, że może być, że może mieć sens, że można coś z tego wynieść jeszcze raz, że można jeszcze raz sięgnąć, wrócić do podstawówki i jeszcze raz przeczytać lektury szkolne, którymi się gardziło na przykład wówczas i nie było czasu czytać tych lektur, było ich za dużo, one były nudne. I teraz po 27 latach bierzesz tą listę lektur i jeszcze raz czytasz te rzeczy i nagle odkrywasz, że one są fantastyczne, że one ci mogą mega pomóc w życiu. I trochę wpadasz w buty takiego zgreda, który mówi, o to ja muszę dziecku mojemu kazać te lektury czytać. Nie? I popełniamy ten sam błąd, co nasi rodzice, którzy mówią, nie, to ogólnokształcąca wiedza jest ważna, bo trzeba liznąć wszystkiego po trochu i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Oczywiście nie do końca ten film nie jest o liceum ogólnokształcącym, ale przez pierwsze minuty tego filmu czułem, że będę strasznie ostro go oceniał, że będę niesprawiedliwy.
bo to nie jest przypadkowy film. To tak jak mówię, to nie jest Annabelle, na którą poszedłem, mówię, dobra, jest jakaś nawiedzona lalka, będzie ich wszystkich roznosić po kątach. Dobra, zobaczymy, czy im się udało. No dobra, nie udało się, ale mówiłem wcześniej dlaczego. W to pierwszy smuteczek, że tak powiem, pojawił się, kiedy jest scena, uwaga, teraz będę spoilerował jak 150. Ale głównie podejrzewam, że tego podcastu będą słuchać ludzie, którzy albo widzieli nową wersję, albo widzieli starą wersję, więc zasadniczo trudno spoilerować, wiemy o co chodzi. To jak z Titanikiem. Wiadomo, że się rozbije i zatonie. Jeśli nie widzieliście Titanika, przepraszam, że on właśnie zdradziłem zakończenie, ale mieliście 20 lat na obejrzenie tego filmu. Mówię oczywiście o tym najlepszym Titaniku Jamesa Camerona. Nie Patryka Wegi wersji, w której udało im się dopłynąć do Nowego Jorku. Nomen omen, w Pogromcach Duchów jest wersja, że Titanic dopływa do Nowego Jorku i wysiadają z niego duchy. To jest fantastyczna scena. To są właśnie fantastyczne rzeczy w starych Pogromcach Duchów. W nowych tego nie było. Oczywiście feministki się uwzięły i powiedziały, że faceci, którzy są fanami Pogromców Duchów, mimo że im się film feministyczny podobał, to narzekają na ten film, bo nie lubią kobiet i są mizoginistycznymi chamami i szujami, świntuchami patriarchalnymi, w ogóle parchami. Dobra, wracamy do to. Pierwsza scena, czyli łódeczka, która pływa strumykiem. Tą łódeczkę zrobił starszy brat młodszemu bratu. I co mi się w pierwszej chwili spodobało, to jest to, że wreszcie pokazane są trochę mocniej, trochę szerzej są relacje pokazane, bo w starej wersji rzeczywiście to jest na szybko. Dobra, braciszek mówi, spadaj na drzewo, masz tu łódkę i tam idź się powieść, nie? I ten dzieciaczek wychodzi na dwór i tam, wiadomo, wciąga go do kanału zły klaun. W nowej wersji to jest bardzo... od tego też się film zaczyna. To jest pierwsze 7 minut filmu chyba. Sorry, nie oglądałem z zegarkiem w ręku. Dokładnie. Reklamy mi zmyliły w ogóle, to jest paskudne. Oglądanie filmu z 20-minutowym blokiem reklamowym wcześniej sprawia, że ja nie wiem, gdzie się te punkty mi się rozjeżdżają, jak oglądam film w ogóle. Myślę, czy to już jest punkt środkowy, czy to jest koniec pierwszego aktu, bo tak zaczynam się mylić, zaczyna mi się w ogóle, busola mi się rozregulowuje całkowicie. Chyba będę się spóźniał od dzisiaj na filmy do kina, autentycznie. I ta scena jest rozszerzona, rozbudowana, tam są naprawdę fajne emocje, są jakieś punkty widzenia z zewnątrz, wszystko pięknie, ale mój pierwszy smuteczek polegał na tym, że na plakacie w pokoju tego starszego brata, który lepi łódeczkę, jest plakat Gremlinów. Więc siedzę na tym filmie i widzę, że okej, kuźwa, czyli to są lata 80. Czyli oni przenieśli dery z 58 roku w lata 80. A jedną z fantastycznych rzeczy, które mnie urzekły w starej ekranizacji Stephena Kinga, jest to, że to się dzieje pod koniec lat 50. To jest takie apogeum amerykańskiego kiczu, takiej ichniejszej propagandy sukcesu. Wiecie, Buddy Holly, and the Crickets, Christine. Stephen King ma, on swoją nostalgię, to jest jego okres, to jest jego nostalgia. On wraca do tych czasów, nie? Jak Dallas 63 chociażby, nie? To są wszystko powroty do domów. Jego książki to są powroty do domów w różny sposób, ale wszędzie lata 50. się przebijają przez Stephena Kinga. I to jest, powiem wam szczerze, to jest jedna z rzeczy, która u Stephena Kinga mnie wciąż kręci w jakiś sposób. I domyślam się, rozumiem, dlaczego twórcy nowego to przenieśli to do lat 80., ponieważ dzisiejszy widz tak traktuje lata 80., jak ja traktuję lata 50. I to mi uświadomiło, jak bardzo stary jestem. Jakim ja jestem, zaczynam być zgredem. Patrzę na lata 80. i mówię, ej, to przecież, to come on, to nie było tak dawno temu, nie? Kiedy lata 50. mi wydają się zamkniętą, starą konserwą, takim zupełnie, wiecie, akwarium. No, Hawana chyba tak w tym momencie wygląda, bo oni to były ostatnie czasy, w których mogli samochody z zagranicy sprowadzać, więc po Hawanie cały czas Cadillaki jeżdżą. Ludzie mówią, patrzcie, jak tam ładnie. Cadillaki, kuźwa, z silnikami, wiecie, Żygulina czy jakiegoś innego Wartburga. I tu coś czułem, że to będzie inny film. Nie wiem dlaczego, ale film się toczył dalej i miałem wrażenie, że jest on fantastycznie zrobiony, ale jest to tylko i wyłącznie dobry film. Innymi słowy, miałem takie wrażenie, że to jest dobrze zdany egzamin, który nie porywa. Znaczy, przyszedł student na egzamin pod tytułem zrobiłem remake filmu, który kiedyś mimo prostych, nawet banalnie prostych środków, bardzo mocno wpływał na wyobraźnię odpowiednich ludzi. Ci ludzie przyszli, egzaminują mnie z nowej wersji i ja ten egzamin zdaję na taką piątkę, wiecie, ale bez emocji. 4+, ale bez emocji. Cały czas mi czegoś brakowało. Oczywiście w kilku miejscach próbuję, nie ma nigdzie wyświetlonej daty, w latach, w których to się dzieje, ale bardzo często są jakieś zbliżenia na plakaty filmowe. W kinie wówczas leciał Batman
i Zabójcza broń 2. Jest nawet taki, jest kilka ujęć. W ten sposób próbują pokazać, jaki jest czas. Jak w tym filmie czas troszeczkę idzie do przodu, parę miesięcy ta akcja potrzebuje, żeby się rozkręcić, to żeby pokazać, że jakiś jest upływ czasu, to wtedy w kinie jest, wyświetla się chyba plakat, czy tam jakiś tytuł, że jest Koszmar z ulicy Wiązowej 5. I tak za bardzo nie wiem, jak się ma premiera Batmana czy Zabójczej Broni 2 do Koszmaru z ulicy Wiązowej 5. Przyznam szczerze, że nie pamiętam takich rzeczy. Dla mnie to nie jest, że tak powiem, dobra nawigacja, jak ten czas upływa w tym filmie. Ale co ciekawe, i ten Batman mi się przypomniał, powiem wam szczerze. I od razu jakby zadziałała reklama, ponieważ jest ten Justice League, będzie w kinach. I reklama tego Justice League jest też puszczana przed filmami teraz w kinach. I tam pada taki tekst w reklamie, ktoś gada z Batmanem i mówi, pamiętasz takie piękne czasy, kiedy jedyne czego baliśmy się to wybuchające pingwiny. Oczywiście chodzi o drugą część Batmana, Batman powraca, Tima Burtona z Danny DeVito. I rzeczywiście w którymś momencie po parunastu minutach tego nowego filmu to miałem wrażenie, że to nie jest to. To jest w ogóle inny film, całkiem dobry, też z klaunem, ale to w ogóle nie jest ten film. Jakby zabrakło mi tego czegoś. Wiecie? Może niektórzy mówią, że to jest najlepsza ekranizacja książek Stephena Kinga. No, bardzo prawdopodobne. Bardzo prawdopodobne. Niedawno czytałem Cmentarz dla zwierzaków z tej właśnie serii, która teraz się pojawia w kioskach i parę dni później obejrzałem ekranizację i to chyba jest najgorsza ekranizacja Stephena Kinga, jaka istnieje. Do fantastycznej książki. To chyba jedna z moich najbardziej ulubionych książek Stephena Kinga. Więc ta ekranizacja jest okej. Ale brakuje w niej klimatu, po prostu. W którymś momencie zacząłem widzieć w tym filmie inne filmy. Zaczęły mi się układać pewne filmy. I dlaczego nawiązuję do starego Batmana z Pingwinem? Ponieważ wtedy rzeczywiście Batman opierał się na czymś innym. Tamten Batman, wiecie, z Kim Basinger, Danny DeVito, Jezu, jak się nazywa ten Birdman, który grał Batmana. Wypadają mi takie rzeczy z pamięci. Może już rzeczywiście jestem stary, nie? Jack Nicholson. Wiecie, no ja wiem, że byliśmy młodzi, inaczej patrzyliśmy wtedy na te filmy, ale one potrafiły oczarować fantastycznymi środkami scenograficznymi, scenicznymi, filmowymi, trikami, budowaniem za pomocą bardzo prostych efektów specjalnych, gigantycznych efektów. A teraz efektów emocjonalnych, mam na myśli. A teraz mamy dużo więcej niż wybuchające pingwiny. I tak samo w tym filmie to. Mamy dużo więcej niż klauna, który uwodzi dzieci. I przez to jest straszny, że dzieciaki ufają klaunom i chcą dostać balonika i dlatego on jest straszny. I klauny potrafią uwieść dzieci, mimo tego, że wyglądają paskudnie, same z siebie, nie? W tym filmie tego nie ma. W tym filmie, tylko w jednej scenie, w tej pierwszej, kiedy Georgie jest uwiedziony przez klauna, mamy właśnie to podrywanie, to jest oczywiście złe słowo, ale to uwodzenie występuje tylko w jednym miejscu. W starej ekranizacji klaun uwodził te dzieciaki. On musiał czymś je przekupić, troszeczkę z nimi zagadać, troszeczkę NLP, że tak powiem. Troszeczkę tam się, coś tam się działo w dialogu. Ten klaun, wiecie, oni nie mieli efektów specjalnych, żeby pokazać, że ten klaun ma szczękę ze 150 zębów, a jak się mu tą szczękę otworzy, to w środku jest po prostu brama do piekieł. Co oczywiście jest w tej nowej wersji, nie wiem, po cholerę. Przyzwyczajony jestem do tego, że ten klaun rozmawia z dziećmi, przekonuje je, dopasowuje się do tych dzieci właśnie po to, żeby je uwieść. On jest najlepszym sprzedawcą, ten Pennywise, w starej wersji. Jest dowcipny, w ogóle on jest przewrotny przede wszystkim w tej wersji lat 90. Widziałem teraz, nie miałem czasu obejrzeć całej 3-godzinnej wersji jeszcze raz. Nie widziałem tego filmu naprawdę chyba z 20 lat. Obejrzałem jakieś 20 czy 30 minut, nie byłem w stanie więcej naprawdę wyciągnąć czasowo, jak się domyślacie, jeśli słuchacie tego odcinka od początku. I mówię, kurczę, ten film jest prymitywnie prosty. Wręcz niektóre rzeczy są jak z etiudy studenckiej, no na zerowym budżecie robione. Ale tamten klaun, nie chodzi o to, czy on był lepszy, czy gorszy, bo nowy klaun też jest świetnie zagrany, ale mnie nie przekonuje. Ja się autentycznie bałem tamtego klauna, ponieważ czułem pewną niepewność polegała na tym, że nie wiem, jak sam bym się zachował, jeśli taki klaun by mnie zaczął uwodzić. Wiecie, czyli czuję, że to zagrożenie na mnie, na dziecku gdzieś tam schowanym we mnie, ono jest aktywne, ono działa. A ten nowy klaun jest zajebisty, napierdala po prostu jak może,
spada z sufitu, w ogóle skacze, wiecie, wybucha, zamienia się w wilkołaka. Efekty specjalne są zajebiste, po prostu naprawdę są na takim poziomie, że ja pierdzielę, petarda, nie? Ale siedzisz i mówisz, okej, no dobra, widziałem takie rzeczy. Widziałem takie rzeczy w Insidious, w Conjuring, w masie nowoczesnych horrorów. I tak samo jak z tym Batmanem. Wtedy mi wystarczył Bruce Wayne, wtedy mi wystarczył Joker, który był Jackiem Nicholsonem i on uwodził. Jack Nicholson uwodził wtedy, będąc Jokerem. Nie potrzebowaliśmy wysadzać Empire State Building, żeby zrobić wrażenie na człowieku. Na czymś innym to się wtedy opierało i tego mi zabrakło w to. Jest mnóstwo fantastycznych rzeczy, ale w którymś momencie mówię, kurczę, to nie jest to, a jeśli nawet trzymamy się Stephena Kinga, to jest bardziej Stand By Me. Nie wiem, czy znacie ten film Roba Reinera, Stand By Me. To jest coś takiego. To jest coś takiego. W zasadzie Stand By Me to jest to bez klauna. Jakbyśmy tak powiedzieli. Dzieciaczki idą na wyprawę. W ogóle obejrzyjcie Stand By Me, jeśli nie widzieliście tego filmu. I zobaczcie, jak tam grają lata 50. i 60. W ogóle Stand By Me to jest piosenka Bena Kinga z tamtego okresu. I nie wyobrażam sobie remake'u Stand By Me w latach 90. Sorry, nie? Tylko dlatego, że dzisiejsi widzowie nie rozumieją, co są lata 50. Dla nich to jest to średniowiecze, Krzysztof Kolumb i Inkwizycja. To są lata 50. To są w jednej książce się mieszczą. Zresztą 20-stronicowej, głównie wypełnionej komiksowymi rysunkami. I mówię, ta ekipka to są te dzieciaki ze Stand By Me, a nie z to. Poza tym bliźniaczo podobne sceny całe, łącznie ze skakaniem do wody z urwiska ze Stranger Things, pomijam już obsadę. Jeśli widzieliście rok temu w serial Stranger Things, to jest zasadniczo to. Lata 80, wiecie, Winona Ryder, Ople Ascona, nie wiem, jakie tam jeszcze samochody jeździły w latach 80, ale zasadniczo to jest to. To, w sensie, mam na myśli, to są lata 80. Stranger Things, który w jakiś dziwny sposób nagle spotyka, nie wiem, co tam się łączy. Stand By Me spotyka Stranger Things i jeszcze, tak jakby wyreżyserował to koleś od Insidious, czyli James Wan, ale akurat nie on to reżyserował. Ale tylko koleś od mamy. Też całkiem udany film, żeby było wesoło. Jeśli nie widzieliście, to polecam. I mówię, gdzieś mi tego brakuje. I raz na jakiś czas ten klaun przyjeżdża i oczywiście tak jak musi, bo musi, no bo tak jest napisane w scenariuszu, bo wszyscy tego oczekujemy, że ten klaun będzie się po prostu pojawiał i co jakiś czas uwodził kolejne dziecko, ale on nie uwodzi tych dzieci. On po prostu się pokazuje i je straszy w jakiś dziwny sposób. Łazienka wybucha krwią. Znaczy, wszystkie rzeczy, żeby było jasne, te wszystkie rzeczy są świetnie ułożone, to wszystko jest dobrze napisane. Ja nie wiem, na ile to jest zasługa scenarzysty, na ile to jest zasługa Stephena Kinga, ale nie wiem, dziewczyna, która ma pierwszą miesiączkę, jest prześladowana widokiem krwi, która zewsząd tryska na przykład, nie? Koleś, który ma problem ze staniem się mężczyzną, jest taki młody chłopaczek, który mówi, że będzie dopiero uczestniczył w ceremoniach, które sprawią, że on stanie się mężczyzną. Będzie miał bris i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest Żydem. Jest prześladowany przez kobietę, która wypacza jego jakby pojmowanie roli bycia mężczyzny, czy może to nie jest kobieta, wiecie o co chodzi. Wszystko to jest bardzo fajnie połączone. Nie chcę wam za dużo rzeczy zdradzać, bo ten film warto obejrzeć, ale mówię do ludzi, którzy widzieli wersję z lat 90. i nie spodziewali się tego, że ta wersja wróci po 27 latach. Nomen omen, chyba też o to chodziło, że po 27 latach, co 27 lat wraca ten pajac, że tak powiem. I słuchajcie, oglądam ten film i tak jak mówię, teraz będę spoilerował, ale dobra, niech będzie. I widzę, że całość zamyka się w latach 80. Reklamowane są filmy z lat 80. Tak jak mówiłem, w drugiej części filmu na kinie jest reklama Koszmaru z ulicy Wiązowej 5, chociaż mi się wydaje, że ten film bardziej przypomina Trójkę. Szczególnie scena w łazience z włosami obcinanymi, a potem które jak te włosy wracają do dziewczyny. To jest trzecia część Koszmaru z ulicy Wiązowej, po prostu bezwzględnie, jeden do jednego. Klimat jest w ogóle, jeśli już sięgają do lat 80., to mam wrażenie, że do trzeciej części Koszmaru z ulicy Wiązowej są tam ogromne nawiązania. Mnóstwo fajnie schowanych niuansów. Zobaczycie a propos odczarowywania żaby, która zamienia się w księcia i tak dalej, poukrywane symbole, które są w tym filmie, ale to zostawiam wam do znalezienia, chyba nie ma sensu się na ten temat wypowiadać. I mówię, nie ma tego, o co mi od początku chodziło i co na mnie wywołało największe wrażenie, jeśli chodzi o tamtą starą część filmu, starą ekranizację. I dlaczego ta stara ekranizacja według mnie nie zestarzała się, mimo tego, że zrobiła na mnie wrażenie, jak byłem nastolatkiem, to wciąż ten główne założenie jest aktualne, bo to jest o tym właśnie, tak jak mówiłem, to są dorośli ludzie, którzy wracają do swojego dzieciństwa wyrównać pewne rachunki, zamknąć pewne rzeczy,
bez których nie mogą tak naprawdę dojrzeć i naprawdę stać się dorosłymi, jeśli nie wrócą do swojego dzieciństwa i nie odblokują pewnych kanałów. Nawet jeśli pewne rzeczy będą musieli przerabiać od nowa. Bo taka jest metafora tego filmu, ona jest fantastyczna. Tymczasem film trwa godzinę i widzę, że nie ma szans na to, bo wszystko się dzieje w tych latach 80. Czyli jest tylko i wyłącznie opowieść o dzieciakach, które walczą z tym klaunem, albo są na początku prześladowane przez tego klauna, potem wiadomo, od połowy filmu, po punkcie środkowym przejmują jakąś inicjatywę i zaczynają z tym klaunem walczyć. I przyznam wam szczerze, przez to, że te dzieciaki nie mają tego odwołania, przez to, że film nie ma odwołania do przyszłości, te dzieciaki nie mają narzędzia do walki z tym klaunem. Nie mają tego podstawowego narzędzia, żeby tego klauna pokonać i ja mam wrażenie, że pokonują go w sposób taki, jak tego Freddy'ego Krugera nieszczęsnego, tutaj wywołanego do tablicy już raz, pokonuje się w kolejnych tam 9, 8, 10 części. Freddy Krueger jest coraz silniejszy w każdej części i żeby go pokonać, trzeba wymyślić jakiś zupełnie bzdurny efekt. Trzeba, nie wiem, go zastrzelić łukiem czy z kuszy Wilhelma Tella. Gdzie teraz tej kuszy szukać? No i oni jadą szukać tej kuszy. Dobra, zastrzelili Krugera, fajnie, koniec. Wiecie, o co chodzi? Po prostu robi się żałosne, nie? Nie wiemy, w przypadku to, nie wiemy, jakie jest pole tego klauna, na jakich zasadach on działa, gdzie on ma swoje pole, gdzie on jakby ma teren, na którym odbywa się gra. W przypadku Freddy'ego Kruegera wiemy, że nie możemy zasnąć, bo wtedy Freddy Krueger może po nas przyjść. Ale Freddy Krueger nie przychodzi po wszystkich, prawda? Freddy Krueger przychodzi tylko i wyłącznie do ludzi, którzy są bezpośrednio spokrewnieni z tą grupą rodziców, która Freddy'ego Kruegera wrzuciła do pieca, co jest wyjaśnione w pierwszej części Koszmaru z ulicy Wiązowej. Czyli wiemy, że pewien krąg jest ograniczony. No nie? Tak samo jak, nie wiem, kaseta w ringu, musisz ją obejrzeć, żeby zaczęła się gra. Nie? Musisz odebrać telefon, żeby zaczęła się gra. Musisz mieć jakąś inicjację, musisz przejść jakiś punkt, ewentualnie ten punkt jest narzucony z zewnątrz, tak jak w przypadku Freddy'ego Kruegera. W przypadku to jest masę mylnych tropów, które w ogóle nie wiem, czemu służą. Nie mam zielonego pojęcia. I te dzieciaki po prostu są jedno po drugim straszone przez tego pajaca. I słuchajcie, te sceny są dobrze zrobione, żeby było jasne. One są świetnie zrobione, naprawdę jest podstawowa zasada, że tak powiem, dobrego horroru zachowana, czyli to, że nie mieszamy scen, które mają straszyć. To znaczy w przypadku Annabelle. W Annabelle schrzanili to równo. Kwestia polega na tym, że są różne rodzaje scen, które cię przestraszą, nie? Jest scena, gdzie po prostu rośnie napięcie i nagle trzasną drzwi. I wszyscy podskoczą, bo to jest atawizm, wiadomo, że wszyscy podskoczymy. Ale jeśli zaraz po tym tak zwanym jump scare, czyli takim podskoku wystraszonym, będzie następna scena, gdzie ludzie skaczą, bo usłyszeli hałas albo coś strzeliło, była cisza i nagle wszystkie światła się zapaliły, hałas, wielki, muzyka, ubudu. Jeśli tylko kilka takich scen będzie, jedna po drugiej, to żaden widz na to nie zareaguje. Nikogo to już nie przestraszy. Przyzwyczajamy się do tego bardzo szybko, więc następna scena musi być inna. Musi być pozorna, musi być delikatna, nie wiem, idą trzy osoby po ulicy, jest zbliżenie delikatne na nich, okazuje się, że tylko dwie rzucają cień na chodnik, nie? I tylko dwie ze sobą rozmawiają, obok idzie trzecia, która nie rzuca cienia. To jest, wiecie, już wtedy nie jedziemy, nie napierdzielamy po bębenkach, tylko uderzamy w jakąś inną strunę. Jakbyśmy cały czas uderzali w tą samą strunę, to nie ma dynamiki, po prostu nasze ucho się do tego przyzwyczaja i nie słyszymy tego dźwięku. Musi być góra-dół, musi być plus-minus, muszą być różne style, w jakich docieramy do widza. I pod tym względem to ma to jakby opanowane, oni to wiedzą. I to się świetnie ogląda i to jest fantastyczne, ale w którymś momencie mówisz, dobra, 30 minut ten klaun po prostu odwiedza jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego. Ile ich jeszcze jest tych dzieciaków, bo już straciłem rachubę. I on każdemu coś wymyśla, ale po co? Skoro jest taki wszechmogący, skoro wystarczy, że złapie za rękę i cię wciągnie do kanału, to o co tutaj chodzi w ogóle? To gdzie ten klaun może cię złapać za rękę, a gdzie nie może złapać za rękę? Gdzie jest jego boisko? Na jakim polu on gra? Na jakie pole nie wolno wchodzić? Może tak trzeba z nim działać, że trzeba wszystkim powiedzieć, słuchajcie, nie idźcie spać, bo tam jest Freddy Krueger. Szczególnie jeśli jesteście spokrewnieni z Johnem Saxonem. Nie idźcie spać, bo tam jest Freddy Krueger. Czy z Amandą Krueger, nie? I wtedy sprawa jest jasna. No ale jest problem, kurna, jak tu nie zasnąć, nie? I o tym jest trzecia część Koszmaru z ulicy Wiązowej, według mnie najlepsza część cyklu do tej pory. Więc mówię, dobrze zdany egzamin pod względem realizacji horroru, ale mało zaskakujący. W sumie to chyba wszystko, jeśli chodzi o moje notatki. Wyobraźcie sobie, rozwikłałem wszystko, co ten. Jeszcze sobie zapisałem, że to jest najlepszy film o ściekach od czasu kanału Wajdy. W ogóle kanał Wajdy to jest dobry horror, chciałem zauważyć. To jest naprawdę świetny horror. Znowu tak samo jak z tym Begil, o którym mówiłem na początku. Jeśli oglądacie ten film, bo lubicie Sofię Coppolę i lubicie, nie wiem, Lost in Translation i parę innych jej filmów, to fajnie, spodoba wam się ten luz. Ale jeśli chcecie obejrzeć dramat miłosny,
będzie totalna porażka. Natomiast jeśli obejrzycie go, oglądacie go jako horror, to jest po prostu rewelacja. To jak tam jest użyta muzyka, a w zasadzie powinienem powiedzieć nieużyta, bo tam praktycznie nie ma muzyki w tym filmie, jak jest użyte światło, dźwięk, jaki jest aktor. I znowu, Colin Farrell w Beguiled do każdej dziewczyny, do każdej kobiety w tym filmie, bo tam jest rozrzut, od małej dziewczyny po bardzo dorosłą kobietę, którą gra Nicole Kidman, on przed każdą gra kogoś innego. W tym filmie Sophie Coppoli znowu, on każdą uwodzi, dlatego to się nazywa Beguiled. On każdą uwodzi inaczej. Dla małej dziewczynki jest kumplem, dla starej dziewczynki jest obrazem jej męża, którego być może kiedyś miała. Dla Nicole Kidman, mówię. Dla Kirsten Dunst jest księciem na białym koniu, który może ją kiedyś zabrać z tego zamku. Wiesz, dla środkowej dziewczyny jest takim, nie wiem, pierwszą miłością. Który facetem starszym trochę, który może ją czegoś nauczyć i przez to on uwodzi te wszystkie kobiety w jednym domu, bez efektów specjalnych, znowu mówię, i przez to ten film trzyma w napięciu, a to, mimo że powinno mieć dokładnie te składniki, to po prostu ich brakuje. I tej części współczesnej mi brakowało, aż tak jak wam mówiłem, zadzwonił telefon pod koniec filmu. No to jeden odrzuciłem, potem drugi zadzwonił, okazało się, że muszę jechać do szpitala, ponieważ spodziewamy się dziecka i za chwilę to dziecko się pojawi. I nie obejrzałem ostatnich 3 minut filmu. Filmu pod tytułem To. Ale wiem, bo potem sobie przeczytałem na IMDb i tu się poczułem trochę oszukany, powiem wam szczerze, że to jest pierwsza część. I że twórcy tego filmu mieli taki zamiar, że jak pierwsza część z tymi dzieciakami wypali, to oni nakręcą drugą część. Pierwsza część się przyjęła, wypaliła, w ogóle trailer się rozniósł po internecie w 15 miliardach odsłon. Chyba tylko Szybcy i Wściekli 115 mają więcej odsłon, więc wiemy, że będzie druga część. I w drugiej części ci dorośli już wrócą po 27 latach, czyli gdzieś tak teraz, w 2000 którymś roku. No i po raz kolejny tego klauna gdzieś tam udupią. Ja przyznam szczerze, że wyszedłem z tego filmu 3 minuty przed końcem, ale jak już załatwili tego klauna? I wiecie co? Nie pamiętam, jak załatwili tego klauna. Pamiętam scenę, że on gdzieś tam się wsuwa, głowa mu się rozleciała. Wiecie o co chodzi? Kwestia polega na tym, że z racji tego, że nie było ustalonych zasad, w jaki sposób działamy z tym klaunem i w jaki sposób możemy go wykończyć, w jaką grę z nim gramy, według jakich zasad, to mi to wyleciało z głowy. To jest jakaś eksplozja, w jakimś korytarzu, on się rozpada jak puzzle w ogóle trójwymiarowe na kawałki, ale dlaczego? Niby dzieciaki pokonały strach, bo wiadomo, on jest personifikacją strachu, ten klaun, ale tak naprawdę mówisz, come on, no, jakieś to jest mięciutkie. Ja wiem, że to oznacza, że ta sprawa nie została zakończona i oni teraz muszą się rozjechać w różne strony świata i po 27 latach, jak na zjazd absolwentów, zjadą się i zobaczymy, co z nich wyrosło. Jakie luki, że tak powiem, w ich charakterach budują tak naprawdę konflikt w tym filmie. I powiem wam, stara wersja, stara ekranizacja działa równolegle. Stara ekranizacja wyglądała w ten sposób, dla tych, którzy nie pamiętają albo nie widzieli, że zaczynamy od tego, że są lata 90., czy tam końcówka 80. i jedyny bibliotekarz, jeden z tych chłopaczków, dowiaduje się, że znowu giną dzieci, obdzwania wszystkich kumpli i mówi, słuchajcie, obiecaliście, że jak to wróci, to wy też wrócicie, więc to wróciło. Nie? I nagle te wszystkie koszmary wracają najpierw do nich w tej współczesnej warstwie, w której oni żyją, kiedy już zapomnieli, wymazali to z pamięci, tą dziecięcą traumę, a teraz trzeba do niej wrócić i się zmierzyć. I te traumy są różne dla każdej z tych osób. I te traumy też podyktowały sposób, w jaki oni radzą sobie z dzisiejszymi problemami. Więc jest to fantastyczna opowieść o powrocie do domu pod wieloma względami. I tego mi cholernie brakowało. I dopiero potem w tej starej wersji jest retrospekcja, która pokazuje, że oni wszyscy byli w latach 50., to się dokładnie w 58 roku dzieje, że oni byli małymi chłopakami, że mieli rowery, że grał Buddy Holly, wiecie, i Chuck Berry, i powrót do przyszłości zasadniczo, pierwsza część. Nie, są lata 50., wyidealizowane bardzo mocno, w prosty sposób i ta nostalgia zaczyna pracować, kiedy oni do tego skansenu wracają, ale już nie ma tego, co było w latach 50. Ich koledzy się rozpili, wiecie, roztyli, oni już wyglądają inaczej, ale i zastanawiają się, czy nasze życie jest do dupy, dlatego że my jesteśmy do dupy, czy dlatego, że ten z tym klaunem musimy sobie poradzić, nie? I to są pytania, na które ten film nie daje odpowiedzi, ale przynajmniej je zadaje. I to jest coś, co się broni w starej wersji.
Mimo tego, że tak jak mówię, jest bardzo prymitywna, można powiedzieć, prosta, bardzo taka filmowo, ona jest bardzo skromna, ale cholera jest, na te pytania są tam zadane. Więc można wybaczyć ogromną ilość skrótów, jeśli tylko jest się traktowanym poważnie. Mam wrażenie, że film pod tytułem To, który obecnie jest na ekranach, 27 lat później, nomen omen, wrócił jak refren, postawi te pytania w drugiej części, ale czy to zrobi, nie wiemy. Zaraz się okaże, że to się dzieje w 2005 czy którymś roku i jest George Bush, który jest złym prezydentem i będziemy słuchać w ogóle, wiecie, o tym, że jedyne, czego potrzebujemy, to Black Lives Matter i nie wiem, co będzie, ale jestem przekonany, że będzie to upolityczniona część, ponieważ ta historia nie wymaga żadnego upolitycznienia, więc na pewno będzie upolityczniona. Nie, tak serio. W ogóle aktor, który gra Pennywise, czyli tego klauna, ma 27 lat, czyli jak była stara ekranizacja, to on się dopiero rodził, co jest w ogóle zabawne. Jeszcze przeczytałem taką śmieszną historyjkę, na sam koniec wam powiem, że ponoć zapowiedziany na październik jest strajk klaunów, którzy są oburzeni tym, że w kinach jest film, który pokazuje klauna w złym świetle. Zastanawiam się, czy PETA w imieniu rekinów nie zakaże wyświetlania szczęk na przykład. Idźcie na Beguiled, bo to dobry film, tylko oglądajcie go jak horror. Co do to, nie wiem. Znaczy wiem jedno, wiem na pewno, że pójdę na kontynuację i może nawet zrobię o tym podcast. Agent Tomasz to ja. Nagrywam wolnościowe podcasty, kręcę dokumenty, wydaję książki. Mam też swoje ulubione dropsy, ale nie powiem ci jakie. Bo to nie jest reklama dropsów. Odcinki podcastu masz za darmo, ale to nie znaczy, że ich produkcja jest darmowa. Jeśli podoba ci się przekaz podcastu, albo po prostu dobrze ci się go słucha i chciałbyś, by pojawiał się regularnie, zapraszam do grupy patronów. Wejdź na patronite.pl/agent i wybierz wysokość zadeklarowanego wsparcia. patronite.pl/agent. Wchodzisz?